Dzień dobry, witam w Bibliotece Narodowej. Dzisiaj konferencja Republika Książki. Ja nazywam się Roman Pawłowski, pracuję w Gazecie Wyborczej, a moimi gośćmi są pan Jarosław Kuisz. Bardzo miło. Czy Jarosław, czy Jarek? Jarek. Szef pisma internetowego Kultura Liberalna, którego zdaje się 100. numer ukazał. Dokładnie, udało się. Gratuluję. Bogna Świątkowska, aktywistka, rewolucjonistka i moja koleżanka. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o czytaniu w środkach komunikacji miejskiej i innych dziwnych miejscach. Myślę, że każdy z Was ma takie doświadczenie pociągowe, czy metrowe, czy autobusowe, czy tramwajowe. Przede wszystkim komunikacja miejska. Co się czyta w komunikacji miejskiej? Co Wy czytacie? Wszystko. Gazety, książki, lekturę obowiązkową w czasach szkolnych. To było jedno z głównych miejsc tak naprawdę dla mnie lektur. Z tego powodu do dzisiaj mam wielką słabość do książek w miękkiej oprawie i niewielkiego formatu. I lekkich, prawda? No tak, takich, które mieszczą się w kieszeni, które można wszędzie ze sobą zabrać i w każdej chwili rozpocząć i skończyć czytanie. Na czym polega specyfika czytania w takim miejscu? To jest specyfika wielkich miast przede wszystkim, prawda? Gdzie droga jest na tyle odległa, że można sobie pozwolić na to, żeby wziąć książkę i mieć moment na przeczytanie. Specyfika, która od tego się zaczyna, od czytania w dziwnych miejscach, prawda? To znaczy jakby przygoda z książką rozpoczyna się dla każdego, albo gdzieś tam latarka pod kołdrą, albo w środkach komunikacji miejskiej. Jeżeli ktoś zostaje z tą książką na dłużej niż ma to być lektura obowiązkowa, prawda? No i wtedy rodzą się namiętności w dziwnych miejscach, prawda? A czy zdarzyło Wam się czytać za ramienia czyjegoś, zaglądać kto po prostu w książkę, którą ktoś inny czytał? Znaczy ze względów technicznych łatwiej się tak czyta gazety, muszę powiedzieć. Natomiast oczywiście, że tak. Zwłaszcza jeżeli widzi się jakąś interesującą osobę w tym środku komunikacji miejskiej, bądź też gdzieś w miejscu publicznym, to zanim można nawiązać jakiś kontakt werbalny, bezpośredni, dobrze jest się dowiedzieć, co też ta osoba czyta. I oczywiście, że tak, jasne, to jest taki rodzaj bardzo przyjemnego szpiegowania. No nie sposób się powstrzymać, prawda? To znaczy, jeżeli widzi się kawałek druku, to nam się natychmiast oko przesuwa, ześlizguje i zaglądamy, co to za lektura się pojawia. No i bywa to czasem inspirujące, tylko kłopotliwa sytuacja, czy wypada zapytać to kto jest autorem danej książki, jeśli jej nie znamy. Ale jeśli mówimy o czytaniu w dziwnych miejscach, to jest też to historia trochę o czytaniu dziwnych miejsc. Dlatego, że bywają takie sytuacje, kiedy masz do czynienia na przykład z książką starą, która jest oprawiana w takim starym stylu i grzbiet wzmacniany jest starymi wycinkami z gazet. To jest przyjemne, jedno z najprzyjemniejszych odkryć, to znaleźć taki grzbiet, który już troszeczkę się rozpada i odczytać stamtąd taką wiadomość z przeszłości. Oczywiście dla kogoś, kto kocha książki, kto jest z nimi zaprzyjaźniony, każdy druk jest pociągający i nie ma sytuacji, żeby czytanie czy lektura była niemożliwa, czy też żeby nie prowokowała chęci rozpoczęcia lektury. A jak jest z czytaniem w wannie? To jest mój ulubiony dowód na to, że książka przetrwa. Tak? Że książka jako przedmiot papierowy przetrwa. Ciężko laptop zabrać ze sobą. Tutaj muszę powiedzieć, że nabrałem i tu wątpliwości, bo też myślałem początkowo, że wanna jest taką ostatnią stoją czytania książek. Tymczasem prawda jest taka, że tak jak się zmienia definicja książki, tak samo zmienia się definicja czytania, prawda? To znaczy też wanny się zmieniają. Wanny się zmieniają. Woda zostaje. Równie mokra jak była. Ale w momencie, w którym część naszego czytelnictwa przechodzi na książki słuchane, tak, na audiobooki, to prawdziwą rewolucją w tym zakresie będą iPody, które już są wodoszczelne. To znaczy można sobie płynąć pod wodą i słuchać Anny Kareniny. To jednak jest jakieś ważne doświadczenie, które zmienia percepcję, prawda? Czyli gruby tom zostaje z boku, a my jednak zapoznajemy się z treścią. Jeśli jest czytana książka bez skrótów, to 1:1. A zdarzyło Wam się przejechać przystanek, nie wysiąść we właściwym miejscu, zapomnieć się w czytaniu w dziwnym miejscu? Tak, oczywiście. To jest wielkie niebezpieczeństwo, zwłaszcza w pociągach, bo przystanki są jednak dość daleko od siebie w pociągu. I zdarzyło mi się wysiadać w ostatniej chwili i zdarzyło mi się też wracać do miejscowości, do której dojechał mój pociąg, w którym zostawiłam książkę. I co znalazłaś? No tak, i oczywiście po drodze spotkałam mnóstwo interesujących osób pracujących na kolei. Poznałam wielu mężczyzn, którzy z mniejszym lub mniejszym zaangażowaniem szukali tego przedmiotu małego, niewielkiego, w sumie dość pogiętego i udało się na końcu. To mi przypomina o pewnej książce, którą zostawiłem w łazience na lotnisku w Frankfurcie przy przesiadce. Jeruzalem, Jeruzalem. Fantastyczna reporterska opowieść o powstaniu państwa Izrael. Niestety, jeżeli ktoś przypadkiem znalazł tę książkę we Frankfurcie, to bardzo proszę o zwrot, ale jeśli to jest można, za dużą nagrodą. To jest ciekawy wątek ten, o którym mówisz, dlatego że kiedy chodzi się w gości do znajomych, ciekawą podróżą do świata gospodarza są odwiedziny w łazience, bądź też jeszcze bliżej w toalecie, gdzie zwykle znajduje się półeczka, na której stoją ulubione lektury gospodarza. To jest dopiero przyjemność i taka rzeczywiście już bezkompromisowe dopuszczenie do największych tajemnic domu. Tak, najbardziej intymna lektura po prostu. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, ale jeszcze zanim się rozstaniemy, czy możecie polecić książki, które najlepiej się czyta w pociągu albo w autobusie? Coś, co jest po prostu idealne na ten rodzaj podróży czy odczuwania świata, jak... Jeśli chodzi o treść, nie miałabym żadnych preferencji. Jeżeli chodzi o gabaryty, wielkość, materiał, z którego książka została wykonana, to oczywiście, że tak. No, tak jak powiedziałam, najlepsze są te, które mieszczą się w dłoni rozłożonej, a później w kieszeni. Tak. No ja myślę, że tutaj zdecydowanie palmę pierwszeństwa mają jednak kryminały i romanse. Aha. Z mojej strony mogę powiedzieć, że ostatnio wróciłem do komisarza Maigret, który jest Georges'a Simenona. Książki są po prostu znakomite zarówno pod względem ich skromnej objętości, jak i tego, że jeżeli się oswoimy z bohaterem, to te 75 woluminów spokojnie nam wystarczy na podróż po całym kraju od góry do dołu, więc myślę, że to jest godne polecenia. Maciej Sztur, z którym miałem przyjemność rozmawiać wcześniej, opowiedział o pewnym patencie jego ojca, Jerzego Sztura, na czytanie dużych książek w samolocie. Może nie jest to patent bardzo, że tak powiem, no, etyczny wobec książki, ale na pewno skuteczny. Mianowicie Jerzy Stuhr rozłożył łaskawy Litela na 100-stronicowe części i jakby czytał je część po części w samolocie. W ten sposób objął całość, która liczy już teraz, nie pamiętam, ale grubo ponad 700 pewnie stron. No zdarzają się takie dewastacje książek. Sam się muszę przyznać do takiej olbrzymia historia Chin, która niedawno się ukazała. No musiała zostać po prostu zniszczona częściowo, że można było ją zabrać w podróż. No mam nadzieję, że jednak rodzina Szturów złoży Litela do kupy z powrotem i książka ta przetrwa na półce i będą mogły kolejne pokolenia rodziny zabierać ją w podróż. I zabierać ją w podróż. Dziękuję wam, dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję.